Halo, halo, cześć, cześć. Witajcie w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj też taki krótki filmik, ponieważ chciałem trochę pogadać z wami o myszce Razer Viper Ultimate. Ja robiłem kiedyś recenzję tej myszki. Możecie teraz zobaczyć odnośnik do tej recenzji w prawym górnym rogu na ekranie. Natomiast chciałem wam powiedzieć, jakie są moje odczucia po pół roku używania tej myszki, bo myślę, że to też warto gdzieś poruszyć ten temat ze względu na to, że jest multum recenzji, ale jest bardzo mało materiałów, co z myszkami się dzieje po pół roku, czy po roku, czy nawet po dłuższym czasie. Więc chciałem wam przedstawić takie moje krótkie podsumowanie. Może komuś to pomoże w wyborze tej akurat myszki. Więc zacznijmy sobie od obudowy. Najpierw doka przesunę na bok, żeby nam nie przeszkadzał. Słuchajcie, po pół roku używania obudowa nadal zachowuje się tak, jak zachowywała się po otworzeniu tej myszki, więc tutaj naprawdę nie mam żadnych zastrzeżeń, nie ma tu żadnych trzasków ani pisków. Naprawdę wszystko jest mega dobrze spasowane. Nic tu się nie dzieje niepokojącego. Przyciski zachowują się tak, jak się zachowywały, natomiast o przyciskach powiem za chwilę. Jeszcze wracając do obudowy, no to słuchajcie, takie miejsca newralgiczne, gdzie zbiera się dużo kurzu, no to będzie tutaj w miejscu, gdzie wpina się kabel. Tutaj w tych dołeczkach, troszkę tutaj, no i tu wiadomo, w tych rowkach pod przyciskami. No ale to jest normalne, to jest tak jak w każdym innym gryzoniu. Tu po bokach macie takie gumowe panele. Ja tu też nie zauważyłem żadnych problemów, nie ma tak jak w przypadku myszek od SteelSeries. Tam chyba Rival 310 miał takie problemy, że cała ta guma po prostu się odklejała po pewnym czasie. Tutaj nic takiego jeszcze nie zauważyłem, więc naprawdę to jest bardzo dobrze spasowane. Tutaj ta guma również nie przeciera się. No, tej myszki cały czas ją trzymam w ten sposób kciukiem tutaj, więc nie zauważyłem żadnych przetarć, więc to jest naprawdę bardzo dobry materiał. Nie wiem, z czego to jest do końca zrobione, ale jest naprawdę spoko. Tutaj te przyciski również klikają, działają tak jak po wyjęciu myszki z opakowania. Również te boczne tutaj i ten scroll też nie piszczy, nie zauważyłem żadnych problemów. Naprawdę super działa, jest taki bardzo bardzo charakterystyczny, taki można wyczuć każde przesunięcie, co jest bardzo fajne. Taki scroll mi się bardzo podoba w myszkach niż taki płynny, jak na przykład w myszkach od SPC. I słuchajcie, jedyne zastrzeżenie, jedyny minus, jaki mam odnośnie tej myszki, powiem o nim teraz, prawie na samym początku, to są te przyciski boczne. Otóż z jakiegoś powodu, nie wiem dokładnie z jakiego, ja w ogóle, nawiasem mówiąc, te przyciski mam wyłączone. No, jestem osobą praworęczną, więc używam tych przycisków tutaj, a w aplikacji możecie wyłączyć te lub te, w zależności od tego, czy jesteście prawo lub leworęczni. Te przyciski zaczęły trochę latać na boki, co jest dla mnie dziwne, ponieważ nie są w ogóle używane. Tego tak na co dzień nie słychać, natomiast jak tak bym potrząsnął ręką, pewnie wy tego nie słyszycie na nagraniu, a jak potrząsnę myszką, to słychać, jakby coś trzeszczało w środku. Mi w ogóle długo zajęło ustalenie, co to jest, ale okazało się, że to są te boczne przyciski, więc to jest dla mnie trochę dziwne, że one tak się telepią na boki. Nie wiem, może to jest wada akurat tego modelu, a nie wszystkich myszek Viper Ultimate. Przejdźmy sobie do podstawy. Tutaj są ślizgacze, jak widzicie. Ślizgacze w sumie są takie jak od nowości. Nie zauważyłem tutaj żadnych problemów. Myszka bardzo fajnie się ślizga. Pamiętajcie też, że ja mam dość starą podkładkę, więc też wypadałoby ją wyczyścić albo w ogóle wymienić. Natomiast ze ślizgaczami w tej myszce nie zauważyłem żadnych problemów po pół roku używania. Tu czasem w tych rowkach zbiera się brud, ale to też jest normalne, że tutaj kurz wchodzi, to też jest łatwe do wyczyszczenia, więc tutaj nie ma problemu, a same ślizgacze też możecie oczywiście dokupić i wymienić. Tu jest taka zaślepka na nadajnik USB. Tutaj też nie ma żadnych problemów, ona w ogóle nie przeszkadza. Ani razu mi się nie zdarzyło, żeby ona tutaj o coś, nie wiem, zahaczyła o jakiś włos, kurz czy coś takiego, ani tu też
żaden brud nie wchodzi, więc naprawdę spoko. Tutaj ten przełącznik DPI działa bez problemu. Ja gram właściwie na stałym 800, więc tutaj nie zmieniam tego, więc może, nie wiem, ja nie miałem z tym żadnych problemów. Może ktoś, kto często używa, miał jakieś nieprzyjemności. Włącznik, wyłącznik myszki, też wszystko hula, jak widzicie, światełko się świeci, więc jest wszystko ok. To następne, może o LEDach? Znaczy o LEDach to krótko, bo co tu można mówić o LEDach? LEDy są, świecą tak jak świeciły, nic tutaj takiego się z nimi nie dzieje. Ja mam bardzo nikłe te LEDy, ich właściwie w ogóle nie widać, z tego względu, że lubię jak jest stonowany kolor, nie jest biały, ustawiony na 5% w oprogramowaniu, więc nawet nie wiem, czy wy go w ogóle zauważycie. Natomiast tak, świecą i działają bardzo dobrze. Ja sobie cenię długość ładowania baterii, więc przepraszam, długość trzymania na jednym ładowaniu, więc nie zależy mi jakoś na LEDach. A propos baterii, bateria trzyma bardzo dobrze nadal, więc po pół roku używania nie zauważyłem tutaj żadnych spadków, jeśli chodzi o jakość baterii. Ładuje się ta myszka nadal równie szybko i tak samo długo trzyma na baterii. Dokładnie jak to możecie zobaczyć właśnie w recenzji, o której wcześniej wspominałem. Tam jest cała rozpiska, ile zajęło mi ładowanie i ile trzyma Razer na jednym ładowaniu. Tutaj ten port od kabla. Też nic takiego z nim się nie dzieje, ponieważ ja go mało używałem, więc niewiele mogę o nim powiedzieć. Szkoda tylko, że to nie jest USB typu C, ale nie można mieć wszystkiego. No, myszka działa super, więc na to nie narzekam. Dobra. Przejdźmy sobie teraz do docka. Dock, jak widzicie, świeci, jest cały czas podłączony do labka. Zaczniemy od spodu. Tu mamy materiał antypoślizgowy. Z nim też nic takiego się nie dzieje, on się trzyma. Sami widzicie, że w ogóle próbuję poruszyć, w ogóle ten dock stoi w miejscu, więc to jest naprawdę z mega dobrego materiału wykonane. Trochę się to czasem kurzy, ale to też nie wpływa na to, że on się zacznie ślizgać. Tutaj mamy port USB oczywiście i sam nadajnik. Tu też no, rzadko kiedy jest wyjmowany, więc też nie zauważyłem żadnych problemów ani opóźnień w rozpoznaniu urządzenia. Kabelek z tyłu, ciężko wychodzi dosyć, kabelek profilowany, on też spoko działa, nic tu nie może się stać w sumie, bo jak widzicie to jest, może tak będzie lepiej widać, to jest tak dedykowane dla tych myszek Viper Ultimate, więc tutaj jak zaczynacie wsadzać ten kabelek, to nie ma możliwości, żeby on ruszał się jakoś na boki, więc portu tutaj raczej nie uszkodzicie. Tak samo jest to w przypadku mychy tutaj. Ja może pokażę. Jest oznaczone, gdzie jest góra, więc ustawiamy sobie na górę i widzicie, tu nie ma możliwości, żeby ten kabel jakoś latał nam na boki. Przez co może być przedłużona żywotność portu USB. Wepniemy sobie z powrotem. Słuchajcie, jedyne co słyszałem złego o tych dockach, to te tutaj, ja to nazwę takie kołki do ładowania, które się uginają. One wchodzą tutaj w te dwa miejsca. Słyszałem często, że ludzie mają coś takiego, że kładą myszkę do docka i ona się nie ładuje, tak? Ja czegoś takiego nie zauważyłem. Nie wiem, może mam jakiś wyjątkowy egzemplarz, ale nigdy mi się nie zdarzyło, że po odłożeniu myszka się nie ładuje. Tam słyszałem, że ludzie lekko ją poruszają w górę, w dół, biorą w rękę, dają z powrotem na docka i wtedy się ładuje. No nie jest to jakiś duży problem, natomiast po pół roku ja tego nie zauważyłem, więc to jest, myślę, że spoko. I słuchajcie, tak myślę, że będziemy zmierzać ku podsumowaniu. Tą myszkę nadal mogę polecić z całego serca. Nadal polecam obejrzenie mojej recenzji, w której mówię o tej myszce dłużej i poruszam więcej szczegółów. Natomiast naprawdę zachęcam do zakupu, jeśli zastanawiacie się nad gryzoniem bezprzewodowym, bo gra bez kabla jest naprawdę, no dla mnie to jest inny wymiar w ogóle. Nie musieć martwić się o kabel, więc jeszcze raz polecam i kończę
ten materiał. Dzięki serdeczne za oglądanie. Zostawcie oczywiście łapkę w górę, jeśli by się podobało, łapkę w dół, jeśli nie. Ja zachęcam do subskrypcji, żebyście nie przegapili kolejnych materiałów, a ja tymczasem żegnam się z wami i do następnego. Cześć!